Wiem, że jeden jest na obozie ze Stomilem Olsztyn. Czy będzie bramkarz Elżanowski, czy może jakiś inny? Znaczy, z tego co wiem, to Elżanowskiego nie będzie, będzie inny bramkarz. Najprawdopodobniej Jacek Malanowski. Myślę, że napastnik, zapomniałem nazwiska, też odejdzie. Rozmawiamy z innym napastnikiem. Oczywiście myślimy też nad wzmocnieniem, na każdej pozycji chcemy wzmocnienia. Mocny zespół jest w tej chwili też, chłopcy, którzy zostali, prezentują wysoki poziom, natomiast ja chciałbym zwiększyć jeszcze rywalizację i dlatego chcemy sprowadzić kilku zawodników doświadczonych, którzy mają jakiś tam staż trzecioligowy. Nie ukrywam, że te jak gdyby uzupełnienia czy wzmocnienia mają spowodować, żeby osiągnąć ten cel. Bo ja na początku zadałem pytanie, o co walczymy i kiedy padło to właśnie stwierdzenie, że gramy o awans, no wtedy przyjąłem to i bo lubię wyzwania, tych awansów troszkę w życiu już zrobiłem i myślę, że jeżeli zawodnicy i wszyscy wokół, zarząd i sztab trenerski będą bardzo się starali. Myślę, że ten cel osiągniemy, bo zespół jest doświadczony. Jest takie małe niebezpieczeństwo, że zespół, który dobrze grał w trzeciej lidze, żeby już nie myślał, że w czwartej to tak sobie pogramy, wszystkich ogramy. Nie, tak to nie działa. Trzeba w każdym meczu być skoncentrowanym i grać o zwycięstwo. Powiem szczerze, gdyby zadania były inne, to znaczy takie mało ryzykowne czy ambitne, chyba bym się nie podjął tej pracy. Natomiast w takim układzie lubię wyzwania i z tym zespołem myślę, że osiągniemy to. Jeśli chodzi o tą czwartą ligę, jakie pan uważa pan takie zespoły najgroźniejsze? Na pewno Rominta. Zawsze groźne korsze, granica. To są zespoły, myślę, że między tymi zespołami rozegra się walka o trzecią ligę, choć nie wiem, jak inne zespoły czwartoligowe, bo mogą złapać, jakiś sponsor się zjawi potężny i też mogą się włączyć w walkę. Także dopóki nie zaczniemy rozgrywek i nie zobaczymy jak kto się wzmocnił, to wszystko będzie można zobaczyć w internecie. Nie można powiedzieć jednoznacznie. I moim celem jest awans. I będę robił wszystko i będę się starał tak pracować z drużyną, żeby ten awans osiągnąć. Natomiast życie pewne rzeczy weryfikuje i zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. Myślę, że tak. Panie Marku, również groźny będzie ten sąsiad Zamiedzy, czyli Amek Zbączyk Unia Susz. No tak, zawsze w mecze derbowe rządzą się swoimi tam prawami i czasami jest tak, że teoretycznie słabszy, chociaż w tej chwili powiem szczerze, nie widziałem zespołu z Susza i nie wiem jak silnym to jest zespołem, natomiast jeżeli cały czas był w czubie tej czwartej ligi, i był moment nawet, że wszyscy liczyliśmy, że Amex awansuje. Nie można tego zespołu lekceważyć. Myślę, że będzie na pewno z tym zespołem trudna przeprawa. Panie trenerze, chciałbym jeszcze zapytać o mecze sparingowe. Czy jakieś nowe dojdą kluby, czy ewentualnie to, co swego czasu zaplanował trener Tarnowski? To znaczy są pewne różnice wynikające z tego, że no mieliśmy grać z bardzo wymagającym, dobrym zespołem, z Huraganem Morąg. Niestety oni rozpoczynają i mieliśmy grać 6 sierpnia. Łódzki tam związek przyspieszył jak gdyby te rozgrywki i rozpoczynają się 6 sierpnia. Także w to miejsce wejdzie, myślę, może nie tak mocny, choć atrakcyjny chyba sparing partner Jabłonowo Pomorskie, które gra obecnie w czwartej lidze, też chyba w czubie. I taki termin środowy mi pozostał, zagramy z Rudzienicami. Także te dwa zespoły dojdą jak gdyby do tych sparingów. Będziemy grali z Brodnicą, z Dzierżgoniem, z Motorem, z Jabłonowem i właśnie z Rudzienicami.
Kiedy będzie można mówić o nazwiskach, o tej kadrze, którą będzie miał Pan już do dyspozycji? Myślę, że wszystko powinno się wyjaśnić do 11 lipca. Niektórzy zawodnicy czekają, czy się, że tak powiem kolokwialnie, załapią w swoich zespołach, czy też nie, i wtedy dadzą odpowiedź czy przejdą do naszej drużyny. Także musimy chwilkę cierpliwie poczekać. Niektóre nazwiska, niektórzy zawodnicy już, że tak powiem, na 95% są u nas. Natomiast nie chciałbym mówić, bo jak się nie ma na 100% i nie złożyli ci chłopcy podpisu pod deklaracją, to nie mamy o czym mówić. Na pewno zespół nie będzie, myślę, słabszy od tego, który grał w trzeciej lidze. Bo nie wyobrażam sobie, żeby zacząć walkę o trzecią ligę i osłabiać się. To by było troszkę niezgodne z pewnymi prawidłami. Panie Marku, prowadził Pan do tej pory juniorów Jeziora i Ława. Czy będzie Pan kontynuował pracę, czy raczej sobie odpuści ten temat? Nie. Raczej sobie odpuszczę. Ja jak pracuję, to staram się skupić nad jednym zespołem. Takie rozpraszanie, nie wykonywałbym dobrze i tu. Także myślę, że ta jedna praca mnie bardzo dużo pochłonie czasu, bo ja jestem bardzo wymagający w stosunku do siebie, ale i też do zawodników. Także myślę, że jedna drużyna całkowicie mi wystarczy. Czego by należało życzyć Panu w tym zbliżającym się sezonie w czwartej lidze? Znaczy, może nie mnie, a jak klubowi, przede wszystkim zawodnikom, żeby uniknęli kontuzji, kartek, żebyśmy jakoś wspólnie się dogadali, bo na pewno nowy trener, nowe spojrzenie, nowe wizje, nowa jak gdyby moja wizja gry. Zawodnicy muszą przekonać się, zobaczyć, czego ja od nich będę oczekiwał. No i czasu jest mało, powiem szczerze. Letni okres przygotowawczy jest krótki i wiele rzeczy nie można zrobić. Natomiast Wojtek Tarnowski na pewno bardzo dobrze przygotował motorycznie zespół, także tutaj na pewno nie będzie dużo roboty. Natomiast mówię, moją filozofię gry muszą zawodnicy poznać. Myślę, że spodoba im się to. Zacznijmy trenować i rozpocząć sezon dobrze, bo wiadomo, że dobrze rozpoczęty sezon to jakoś tak dobrze wpływa na zawodników. Wygrane mecze i mobilizują, cementują zespół. No i będziemy starali się zdobyć jak najwięcej punktów jesienią. No, nie jesteśmy Barceloną, żeby wszystkie mecze wygrać, ale będziemy starali się zebrać tyle punktów, żeby to nam dawało realne szanse na wiosnę do awansu. Słowem, panie trenerze, tak na koniec naszej konferencji prasowej, poczuł Pan chyba wreszcie głód wielkiej piłki, bowiem to, co robił Pan do tej pory, to piłka w wydaniu juniorskim, teraz już takie dość duże wyzwanie. Znaczy, wie Pan, jak Pan mnie zna, Panie redaktorze, to ja przede wszystkim w seniorskiej piłce pracowałem i to miała być jakaś odskocznia, jakieś pomoc Jeziorakowi w tym, żeby ta kadra później w seniorach była większa. No powiem tak, troszkę zawiedli mnie ci chłopcy, bo myślałem, że oni będą całym sercem z Jeziorakiem ze mną, a tak się nie stało i dlatego musiałem opuścić ten zespół. Dostałem propozycję z Wikielca, bardzo ambitną, a mówię jeszcze raz, lubię wyzwania, bo tych awansów troszkę w życiu mam z różnymi zespołami i zawsze jak jest chęć awansu, to wiem dobrze, że wszyscy chcemy tego awansu. Nie tylko ja, nie tylko zawodnicy, ale i działacze, sponsorzy i na pewno wtedy jest łatwiej ten awans zrobić. Ale mówię, sport jest grą, jest taką nieprzewidywalną rzeczą. No, wiemy dobrze, oglądając Mistrzostwa Europy, że Islandia, malutka Islandia może pokonać Anglię. Także nie chciałbym być tu ostrożny, jak powiedziałem słowo że liczę na awans i będę wszystko robił. Nie boję się tego słowa, także czas pokaże, ale chciałbym, że się spotkamy po sezonie,
żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi z awansu. Jak będzie, życie pokaże. Także to wszystko. No. I z tej strony jeszcze bym chciał pozdrowić tutaj tych moich chłopaków, tych juniorów młodszych, niech trenują, niech się rozwijają. Bo nie wiadomo, życie jest różne. Tu przychodząc do Wikielca, też taki był jeden z takich czynników, to, że jest iluś zawodników, których ja prowadziłem i to też myślę, że mi pomoże w osiągnięciu celu. Dziękujemy panu trenerowi. Przypomnę, że gościem naszej konferencji prasowej był trener Marek Czachorowski, nowy szkoleniowiec GKS Rolimpex Wikielec. Dziękuję.